Trzecie części serii turystycznie, historycznie zapraszam Was do Będzina, czyli do mojego rodzinnego miasta. Myślę, że jest się czym pochwalić, także zaczynamy. Jak powiedziałem, ostatnio idziemy sobie do ostatniej części, czyli do domu modlitwy Cukermana w Będzinie. W odróżnieniu od domu modlitwy Mizrahi, tam to było miejscem publicznym, a ten był domem modlitwy, ale prywatnym, który znajduje się w Będzinie w kamienicy przy Alei Hugo na Kołłątaja, 24 na 28 jest to pierwsze piętro. Dom modlitwy został. Założony pod koniec lat XX-XX wieku, albo na początku 30, bo tego do końca nie wiemy. W każdym razie założył to Nuhim Zuckerman. Pierwsze uroczyste nabożeństwo odbywało się w okresie święta Paschy. I na pierwszym piętrze jednej z oficyn, właściciel ten Zuckerman ufundował żydowski dom. Modlitwy. Dzisiaj jest to lokal pod numerem 28. Druga wojna i okupacja hiterowska dosyć mocno, jak już mówiłem, zmieniła krajobraz Będzina. Nie tylko ten geograficzny, ale też i historyczny, a przede wszystkim etniczny. Ponieważ zakończyła ona historię właściwie to 600 lat Żydów w Będzinie. Niemal cała społeczność została wymordowana, tak powiedziałem, albo zmuszona do ucieczki. Na tych częściach poprzednich powiedziałem, oczywiście. A ich majątek został dosyć mocno zgrabiony. Dlatego też wszelkiego rodzaju bożnice domy modlitwy zburzono albo zaadoptowano na pomieszczenia gospodarcze, mieszkalne i podobny los właśnie spotkał ten dom modlitwy, tak zwanej Bramie Zuckermana w Będzinie. W czasie wojny Niemcy zamienili go na magazyn. Zlikwidowano wtedy babiniec, a to był jakby dom modlitwy dla kobiet, on piętro wyżej był, a polichromie, które były tam powiedzmy, że pochodzące kultury żydowskiej, po prostu zamalowano. I po wkluczeniu armii radzieckiej w styczniu 1945 roku no, magazyn został zlikwidowany i stał się on zwykłym budynkiem Mieszkalnym. I tutaj też bardzo dużo energii włożył, w, jakby w odzyskanie dostępu do tego domu modlitwy Adam Szydłowski i Towarzystwo e, tej kultury żydowskiej w Będzinie. E, dlaczego? Dlatego, że jest to dosyć e, ważnym punktem e, do dzisiaj. Zarządza tym i współwłaścicielem właściwie tego domu modlitwy jak i całej kamienicy z rodzina Balińskich, a sam dom modlitwy w bramie Suckermana jest bardzo chętny odwiedzany przez potomków benzinskich żydów, którzy teraz mieszkają w różnych częściach świata. Także jak widzimy, Bendzin był mocno żydowski i dużo po tych tak zostało, pewnie coś się jeszcze za jakieś kilkanaście lat odkryje, natomiast no, nie jest to takie proste, ponieważ są zamalowane ściany, nikt teraz nie będzie sobie skrobał każdej ściany, patrząc, czy nie ma tam jakieś w polichromii e, pochodzenia żydowskiego. Więc e, jeżeli ktoś, jeszcze będzie nie kiedyś, będzie jakiś potomek, coraz mniej takich będzie i przypomni sobie, że w tym miejscu, kiedy on się kiedyś bawił, tak co było z domem Modyfy Mizrachi, jego ojciec gdzieś się modlił, to pewnie rozpocznie się pewnego rodzaju e, poszukiwanie. I podsumowując już to, co e, powiedziałem, jeżeli chodzi o Będzin. To nie jest tylko historia, to nie jest tylko geografia, to nie jest tylko kultura, e, czy też etniczność żydowska, która tu niegdyś była. Współcześnie Będzin dosyć mocno się e, rozwija, jak zresztą myślę, że większość miast. Mamy wiele pracy e, zabaw dla dzieci, parki, gdzie możemy się przespacerować. E, można wymienić takich parę miejsc jak Roskówka, jak Warpie, jak Syberka. Jest tutaj bardzo dużo takich e, punktów, gdzie myślę, że warto byłoby się przejść, nawet jak będąc z dzieckiem, dziecko się znudzi. Będąc przy zamku, to i na wzgórzu zamkowym jest plac Zabaw, więc tam też będzie można sobie swobodnie e, przejść i zobaczyć, jak to po prostu e, wygląda w Będzinie. W każdym razie zapraszam do Będzina i myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Dzięki i do widzenia.